Piątek, 23 grudnia, dzień dobry. Już jutro Wigilia, a dzisiaj ostatni dzień jarmarku bożonarodzeniowego na opolskim rynku, więc jeszcze można tutaj zrobić ostatnie zakupy. Natomiast cała strefa gastronomiczna i tutaj Młyńskie Koło, które jest główną atrakcją dla dzieci, zostaje z nami do 8 stycznia i będzie to czynne przez pierwszy i drugi dzień świąt. Przez całe święta będzie również czynna ślizgawka przy Toyota Parku, więc jeśli będziemy mieli ochotę na odrobinę sportu, poślizgania się po lodzie, to jak najbardziej jest to możliwe. A kiedy już się objemy podczas Wigilii, możemy zaplanować spacer rodzinny do Opolskiego Ogrodu Zoologicznego, który czynny jest już w drugi dzień świąt, 26, i pooglądać egzotyczne zwierzęta w zimowej odsłonie. Na pewno warto wybrać się na rodzinny spacer, chociażby dla zdrowia.